Na mapie Rudy Pabianickiej znajdują się takie ulice jak Konna, Wyścigowa i nie są to przypadkowe nazwy. Na Rudzie znajdował się bowiem kiedyś tor Wyścigów Konnych. On powstał jeszcze przed I wojną światową. Jednak prawdziwy triumf święcił w okresie międzywojennym. Wyścigi konne w dwudziestoleciu międzywojennym wystartowały od 1926 roku i była to rozgrywka raczej dla bogatych łodzian. Biedota mogła co najwyżej oglądać wyścigi przez płot, a to i tak do momentu, kiedy policja konna ich po prostu przeganiała. Jak już wspominałem, była to rozrywka dla co najmniej niższych mieszkańców Łodzi i specjalnie dla nich była poprowadzona bocznica tramwajowa prosto pod tor ścigów konnych, żeby nie mieli problemów z dotarciem z miasta. Znajdowały się tutaj restauracje, znajdowały się stajnie, znajdowała się szkółka jeździecka, więc był to obiekt wielofunkcyjny. Dzisiaj z tego niewiele pozostało, a to za sprawą okresu PRL-u, dla komunistów wyścigi konne to była rozrywka dla burżujów i nie było miejsca w socjalistycznej ojczyźnie dla takiego sportu. I cały ten teren zamieniono na szkółkę, szkółkę leśną, szkółkę drzewek. Nie ma śladów po stajniach, nie ma śladów też po drewnianych trybunach, które były zbudowane dla odwiedzających Rudę Pabianicką. Jedyne, co się zachowało po tym torze wyścigów konnych, to budynek, w którym mieściły się kasy, mieściły się taras widokowy, mieściły się kawiarnie. Z Rudą Pawianicką związane są straszne historie. Ten las wygląda troszkę tak, że rzeczywiście byłoby po zmroku strach chodzić, chociaż widzę, że są latarnie, tak tak, z przymrużeniem oka. Z przymrużeniem oka można też traktować historie, które krążą po lesie w Rudzie Pabianickiej. Mianowicie, były tutaj opowieści o kobiecie, która skracała sobie drogę do pracy przez ten las i nikt nie wie, co się z nią później stało. Nie odnaleziono jej nigdy. Były też opowieści, że po II wojnie światowej grupa dzieci wraz z nauczycielką poszła na wycieczkę do lasu w Rudzie Pabianickiej i ślad za nimi przepadł. Trochę przypomina to piknik pod wiszącą skałą. I trzecia opowieść to opowieść już bardziej umiejscowiona w konkretnym miejscu. Przy ulicy Popiołu 49 przez 51 znajduje się willa Steigertów. Jest to jedna z bardziej charakterystycznych willi w tutejszym lesie. Tutaj, w tym domu, mieścił się taki obóz, nie obóz, ale tutaj byli zakwaterowani robotnicy przymusowi, którzy mieli budować schrony w okolicach łodzi. I w 1945 roku, kiedy Niemcy zaczęli, kiedy Niemcy mieli się wycofać z łodzi, wymordowali ich wszystkich właśnie w tej willi, i ich duchy podobno straszą okolicznych mieszkańców. Żadna z tych historii, moi drodzy, nie jest poparta materiałami źródłowymi. A ta ostatnia straszna historia robotników przymusowych zamordowanych przez hitlerowców, e, taka zbrodnia nie została nigdzie na kartach historii odnotowana. Jeżeli lubisz Rudę Pabianicką, kliknij lubię to.